Witam, z tej strony Rola, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Before the Sequel. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku ciśniemy poziom Rocky Ride Zone. Dokładnie tak i oh boy, jaki to jest dobry poziom. Przysięgam, sobie widzieliście początek, po prostu zapierniczamy jak porypani. Co przy okazji mi się przypomina, aktualnie zapomniałem wspomnieć, że tutaj mamy taką dodatkową animację, jak biegniemy nieco szybciej. Niczym troszeczkę, nie wiem, chociażby w Sonic CD, które zresztą z automatu przypomina mi się, jak patrzę na Before i After, zresztą The Sequel również. Dokładnie tak. I Super Peel-Out, o jak widzicie aktualnie, to nieco się różni od tego, co mamy, nie wiem, chociażby w Sonicu CD właśnie. Mianowicie tutaj się go ładuje, troszeczkę jak Spin Dasha możecie załadować, czyli możecie nacisnąć parę razy, aż w końcu się rozpędzimy przepotężnie. Jak naciśniecie tylko raz góra i skok, za bardzo się nie rozpędzimy, tutaj trzeba naprawdę mocno naładować, kurde, go jak Double Blasta, przysięgam. Dokładnie tak i ten poziom moim zdaniem wygląda ponownie jak Hilltop Zone, przysięgam. Strasznie mi przypomina Hilltopa, naprawdę. Dokładnie tak i ta muzyka. Ten moment. Uwielbiam go, strasznie mi się przypomina z Red Mountain Zone z Sonic Adventure. W sumie tam już nawet nie ma zona, ale wiecie o co chodzi. Sonic Through Act 1, tak by the way. Więc tak, muzyka ta jest prześwietna, sam poziom również jest super szybki. Cię macie też wodę, jak mówię, w tym poziomie, więc tak. Rocky Ride Zone Act 2, moi drodzy, ciśniemy. I cóż, wyczytałem sobie aktualnie, że jak macie te góry, ja sobie lubię patrzeć w Wikipedię, że tak powiem, na temat tej gry, co ona przypomina, to aktualnie jak macie te góry w tle, to one przypominają góry z Pantry Panic Pest, ponownie, Pantry Panic, troszeczkę jak z Hilltopem, również ponownie się spotykamy z tym, tylko one są oczywiście tutaj przekolorowane. O fuck, naprawdę, o, zapajac, musimy teraz poczekać przez niego. No, są po prostu na inny kolor pokolorowane, rzecz jasna, ale tak, jak najbardziej, tak to tutaj się prezentuje aktualnie, więc ciekawie. I cóż, rzecz, o której jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, czyli o fizyce w tej grze. O, widzicie, jak mieliśmy ten moment z tym dołem, że chwilą była tam ta kula z kolcami, to jest dosłownie wzięte z Brickyard Zone, a z kolei to, ten moment strasznie mi się kojarzy, jak macie tutaj, możecie sobie pędzić po lewej stronie i są po prawej platformy. To mi przypomina z kolei poziom Sonic Lost World na 3DS-a. Desert Ruins Act 2. No właśnie, to jest ciekawe, ponieważ ta gra wyszła przed Sonic Lost World na 3DS-a i takie, Sega, czyżbyście zabrali od nich tutaj pomysł? Ups, nie chciałem tutaj zlecieć. Dobra, dokończąc co chciałem powiedzieć aktualnie. Ta gra, wiadomo jak widzicie, tej fizyka, tak jak w klasykach, oparta na momentum, nie jest tak dobra, Sonic Through Act 2, jak w klasykach normalnych, tak, czyli Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, etc. Ale moim zdaniem jest na tyle dobra, że przynosi fan. Wciąż się rozpędzamy po tym, jak zwiniemy się w kulkę i tak dalej. To nie jest, nie wiem, potworek jak z Sonic 4. Jak widzicie, zwijamy się w kulkę i pędzimy jak porypani. Tylko mówię, nie jest to tak idealne jak w Soniku, znaczy jak w klasykach po prostu. Naprawdę. Ale jest naprawdę dobre. Jest na tyle dobre, że można po prostu się dobrze bawić. Więc tak. Nie pamiętam na jakim to. Chyba Sonic Worlds to chodzi, chyba na takim silniku. Ups, off. Okej. Okay. A, nie chcę się o to chwytać, kurde bela, okej, dobra, daliśmy radę, więc no, więc to jest aktualnie ciekawe. Okej, ciśniemy sobie, gierary, chry pajacu. Okej, mieliśmy jakieś znaki drogowe, kurde szalone. A to i o co montobagi, no co to jest? Kto na to wpadł? O, widzicie, Springyard Zone, dosłownie. No mi się strasznie kojarzy właśnie ze Springyard Zone. Okej, tu się rozpędzamy, for a win. I rzecz jasna tutaj, tak jak chociażby w Soniku CD, jako że mamy Super Peel-Out i Spin Dash, to Super Peel-Out rzecz jasna po prostu jest silniejszy, a Spin Dash jest troszeczkę słabszy, po prostu. W każdych grach, gdzie zawsze jest Super Peel-Out, Spin Dash jest nieco po prostu słabszy, żeby ten Super Peel-Out był opłacalny po prostu do użytkowania. Dokładnie tak. Okej. Okay. Wbiliśmy się w górę, no nie? Okej, okay, ciekawy błądzik. No dobra. Pa, pa, ra, pa, pa. Ale kurde, skoczna muzyka, przysięgam, funky. Funky af. Okej, okay, to jakiś szalony budynek, kurde, na tej górze jest? For a win. Okej, okay, no i wbijamy się do pierścionka. No i Sonic Through Act 3. Dokładnie tak.
Najsik, najsik. Szeluja. Uwielbiam, uwielbiam po prostu tą muzykę. Okej, no i mamy oczywiście special stage, tak więc ciśniemy. Ciśniemy zdobyć aktualnie łanapka. Mówię, szkoda tylko, że po prostu łanapki się nie zapisują, ponieważ przez to te special stage są fajnym dodatkiem, ale kurde, niczym specjalnym, no bo i tak... No co, zdobędziemy łanapka tylko po to, żeby później zestawać grę, już tego łanapka mieć nie będziemy. No cóż, tutaj aktualnie muzyka, która leci w tle, nie jest z Sonica, a mianowicie jest z Top Gear 3000 na SNES-a. Dokładnie tak. Ogółem Top Gear 3000 miał nieco wspólnego z tym poziomem, jakim jest Rocky Ride Zone w wersji z roku 2011 tejże gry. Mianowicie w tym poziomie leciała właśnie muzyka z tejże gry, więc no, okej. Okay. Byśmy szli one-upka. I patrzcie, tutaj lekko klatkuje, to jest coś, co się będzie dziać, właśnie tak, widzicie, tak gra chodzi na Windowsie 10 od czasu do czasu. Czasami będzie się to dziać ze special stage'ami, ponieważ special stage'e po prostu tak najczęściej mają. Nie da się tego jakoś mocno naprawić tak, jakbym chciał. Więc musicie mi baczyć, ale special stage'e od czasu do czasu po prostu będą klatkować. Ale sam gameplay nie. Zrobię tak, żeby nigdy nie było klatkowania w samych poziomach, więc tak. Okej, dobra, wspinam się tutaj na górę. Sonic CD Vibes, tutaj również Sonic CD Forewin. I tak, Sonic patrzy na... Jajko śmierci, dokładnie tak. Tutaj Eggman, robotnik, zaczyna budować Death Egga, dokładnie tak, więc stricte nawiązanie do Sonica 2. Tej kurde, film też była poza Sonica CD. Ah, uwielbiam, jak ta gra krzyczy Sonikiem CD, uwielbiam to. Okej, okay, biegniemy, Forewin. Jesteśmy jeżem z misją, przysięgam. Okej, okay. Słuchaj, jak w jakiejś kreskówce. Oho, jest i on. Znowu Sonic CD. Jaram się, naprawdę. Uwielbiam to, że używają Toei Sonica. No, coś świetnego. No dobra, okej. Okay. Jakby ciśniemy, kurde, World at Sucker to Death Common now, nawiązując do Sonica CD. Okej. Okay. W początku musimy nawalać ten przycisk, teraz musimy nawalać sam cockpit robotnika. W ogóle, że tylko ja zauważyłem, że po sobie w tej grze, zresztą w After the Sequel jest to samo, ma fetysz do bossów z oczami. O, rip. Troszeczkę jak Sonic Colors. Sanega Through Boss Act, by the way. Sonic Colors również miał fetysz do bossów z oczami. I tutaj jest dosłownie to samo, więc to jest ciekawe. Zresztą parę nawiązań do Sonic Colors w tej grze jeszcze będzie. Tak, spoiler alert. Tak jak ostatnio aktualnie był ten bosseł, o którym mówiłem, że wygląda jak Rotatron, czy jak on tam ma Sonic Colors. Okej, dobra. Widzicie, Sonic tam bieg. Tej sobie szedł i nagle spadł w przepaść. Łohoho, nasz biedny lisek. Dokładnie tak, więc na samym odcinku będziemy grać naszym słodkim liskiem i zobaczymy, gdzie my spadniemy aktualnie. Dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku przeszliśmy Red Ride Zone. Uwielbiam ten poziom, jest świetny. Tak więc dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. No i do zobaczenia, do następnych. See ya!